No witam Was ponownie. Dzisiaj jeszcze chciałem dopowiedzieć taką sytuację odnośnie zarobków. Odnośnie zarobków konkretnie chodzi mi o lory. Bo widzicie, no nic się nie dzieje bez przyczyny. Ostatnimi czasy tą awarię, którą miałem, spotkałem kierowcę, który pracuje na lorach i przewozi powiedzmy samochody osobowe, nie tylko osobowe, no ale różne. Pan Andrzej, pozdrawiam, to jest emerytowany marynarz służb wojskowych Polski, Rzeczpospolitej, bagatela. Jest już na emeryturze. No i na emeryturze zajął się transportem, czyli jest kierowcą międzynarodowym. A dlaczego chciałem Wam jeszcze do zarobku wrócić i dopowiedzieć Wam to, czego nie wiedziałem, bo teraz wiem z pierwszej ręki i mogę powiedzieć dokładnie, ile zarabia kierowca ciężarówki przewożący inne samochody, czyli lory konkretnie. No ten pan po przejściu na emeryturę mówi, że zaczął na cysternach wozić mleko po Polsce. Też mnie troszeczkę oświecił, bo po Polsce zarabiał 7 tysięcy codziennie w domu. Mówi, bardzo rzadko się zdarzało, żeby gdzieś nie dojechał. Jeżeli sprzęt nie zawiódł, to na miejsce do domu dojeżdżał. No i ewentualnie, jeżeli gdzieś tam nie było towaru, czyli w tym przypadku tylko i wyłącznie mleka. Mleka. I widzicie, na Polsce zarabiał 7 tysięcy. No i dostał ofertę od swojego kolegi, żeby przyszedł do niego do pracy. Właśnie na lory. Nie za bardzo mu to odpowiadało, no ale wiadomo, namówił go. I pan Andrzej podjął pracę na lorach. No i zapytałem go, a jak odnoszą się zarobki teraz, mówię, lora, a to co pracowałeś? No mówi tak, wszystko jest fajnie, wszystko jest pięknie, dopóki nie będzie jakiegoś uszczerbku na lakierze, na samochodzie, który się przewozi, czyli chodzi o załadunki, rozładunki, jeżeli pojazd zostanie uszkodzony, wiadomo, że są z tego tytułu problemy. No ale są to ubezpieczenia, ubezpieczenia pokrywają straty, jeżeli są duże, bo wiadomo, że bywają wypadki, chodzą różne. Mogą być szkody całkowite, częściowe albo bardzo małe. I powiem tak, to co on powiedział, zacytuję, że jeżeli jakaś szkoda na samochodzie używanym jest tam powiedzmy do 2000, to pracodawca no nawet nie zgłasza tego, tylko po prostu naprawia to we własnym zakresie. Dlaczego? No znowu jest system prosty. Jeżeli zgłosi to do ubezpieczalni, automatycznie jemu składki wzrastają, czyli jeżeli płaci jednorazowo, no to jednorazowo mu wzrosną, jeżeli na kwartał, czy na pół roku powiedzmy, to wzrastają co pół roku i nie są to małe kwoty, bo to jest OC, AC, NW, powiedzmy OCP przewoźnika i tak dalej, no jest to już duży uszczerbek na takim czymś. Jeżeli bym zgłosił szkodę nawet 2000, to nikt tam nie weryfikuje tego dokładnie, tylko po prostu procentowo mu podnoszą odnośnie kwoty, tam 2%, 5%, 3%, w zależności od szkody. No czasami jest tak, że no jeżeli z winy pracownika, wiadomo, no pracownika się nie obciąża, no rzadko się to zdarza, żeby ktoś obciążył pracownika, chyba że to jest ewidentna wina kierowcy, który ładuje, no mówimy właśnie o pracowniku, no a jeszcze tłumaczenie ma lipne, no to wtedy jednak no, pracodawca ma prawo w jakiś sposób tą notę obciążeniową zrobić. Teraz przejdźmy do konkretniejszego tematu, właśnie zarobek na lorze. Z początku pan Andrzej mówił, że miał od kilometra, później dniówka, ale ustalili się na 15% od wartości przewożonego towaru. Znaczy nie od wartości, konkretnie od sumy, za którą jest jeden pojazd przewożony. Czyli przykład dam. Jeżeli na lorę wchodzi 8 samochodów, powiedzmy osobówek, za każdą jedną
przewoźnik bierze, otrzymuje wynagrodzenie 3000 zł. I z tych 3000 zł, to jest przykład, z tych 3000 zł 15% jest dla kierowcy. No liczenie jest proste. 8 razy 3, 24 tysiące. Z 24 tysięcy 15% jest kierowcy. Jeżeli zrobi tych strzałów, powiedzmy 4, to jest powiedzmy około 100 tysięcy, 15 tysięcy kierowca dostaje. I to jest zarobek rzeczywisty. Ale dużo jest przewożonych samochodów nowych. Za nowe samochody nikt nie płaci 3000 za przewiezienie jednego samochodu. Tylko w zależności od gabarytu, od wielkości, od ilości możliwości zabrania tych samochodów na lorę, takie są odpowiednio stawki. Tak czy tak, kierowca na lorze nie zarabia mniej niż 15 tysięcy. Od tego pułapu zaczynają się wynagrodzenia na lorach. Mało, dużo, nie wiem. Ja na przykład bym tego nie robił. Nie jestem w stanie pakować samochodów na lorę, zabezpieczać ich. Wiadomo, zabezpieczenie towaru jest tylko i wyłącznie po kierowcy stronie, więc nie jest to przyjemne. Skakanie po tym, wjeżdżanie, zjeżdżanie, podnoszenie, o czym trzeba pamiętać, o wysokości. Nie może lora z ładunkiem przekroczyć 4 metrów wysokości. Powiedzmy, że na Polsce, Słowacji, Czechach jeszcze to przejdzie, jeżeli jest wyższy ten ładunek niż 4 metry do góry. Na Austrii już to nie przejdzie, na Niemczech tym bardziej. Są kary srogie i nie opłaci się. Więc załadunek musi być naprawdę zrobiony mądrze, jeżeli się chce coś załadować. A nieraz jest tak, że się nie da. I załadunek jest nadgabarytowy. Nadwagowy, czyli ma więcej niż 40 ton cały zestaw. Trzeba to na wagę wjeżdżać, opłacać dokładnie, do dodatkowe opłaty zgłaszać. Jest to uciążliwe, jak dla normalnego kierowcy. No, dlatego ja z tego tytułu bym na pewno tego nie robił. No, ja wolę jednak inne wyzwania. Ktoś tam pytał jeszcze, czy czym najlepiej jeździć. No ja powiem tak, że najbardziej pracą w miarę taką spokojną jednak są kontenery, przewożenie kontenerów. No cóż, załadują ci kontener, masz kilka zaczepów, które zabezpieczasz i jedziesz, dostajesz dokumenty i z punktu A do punktu B zasyłasz. Tam podjeżdża, ktoś ściąga w całości. Ty nie musisz tego zabezpieczać towaru w środku, odbezpieczać, zamykać. Ciebie to nie interesuje. Kontener jest zaplombowany. Przy załadunku masz go zdać zaplombowanego. I to jest cała praca kierowcy. Tak samo przewożenie szkła też jest bardzo fajne. Też mało budząca praca. No. Ale dzisiaj odniosłem się tylko i wyłącznie do kierowców LOR. Jak ktoś ma na tyle po prostu poukładane życie i tej werwy w sobie, żeby móc skakać po tych naczepach. Tu jednak jest wysoko, górny pokład, dolny pokład. Trzeba się z tym męczyć. Trzeba się liczyć z tym, że drzewa mogą podrapać gałęzie, lakier i ktoś za to musi zawsze zapłacić. No, no będą szukać winnego. Nigdy nie było tak, że nic nie ma bez winy. No. Poza tym też się niczym nie różni i w lorach trzeba koło zrobić, jeżeli się złapie kapcia, czy tam klocek pęknie, czy cokolwiek. Cokolwiek się stanie, to jednak kierowca też te podstawowe rzeczy z mechaniki jakoś powinien ogarniać. No. Ja całe życie jeżdżę jednak i też nie wszystko wiem, muszę się dopytywać, żeby czegoś nie popsuć. No jeżeli popsuję, no to już trudno. Nie zawsze się wszystko da tak zrobić, żeby było idealnie. No myślę, że co niektórym otworzyłem oczy, jak wygląda zarobek teraz na lorach i z czego gość zrezygnował, pan Andrzej, który przewożąc mleko, będąc codziennie w domu, zarabiał 7 tysięcy. No nie dziwię się w jego przypadku. Z 7 na 15 to jest takie minimum, które powiedział. No, jest to pieniądz już adekwatny do sprzedawanego czasu przez niego. Myślę, że kilka osób i tak się połaszczy na to i będzie tam pracowało właśnie w tym kierunku, żeby przewozić te pojazdy. No,
jedni lubią to, drudzy lubią to, no. Myślę, że pomogłem w jakikolwiek sposób, wam rozjaśniłem sytuację, uzupełniłem filmik odnośnie zarobków, bo tamten był nie za bardzo ścisły, aczkolwiek dobrze policzony w godzinach, myślę. A ten już jest konkretnie o tym, ile można zarobić. I to jest bez jakiegoś ściemniania. Gość mówił prawdę. Nie mówił wyssanych z palca rzeczy. Powiedział konkretnie, ile jest za przewóz auta osobowego do 3,5 tony. Powyżej nie pytałem. W każdym bądź razie od 3000 się zaczyna przewóz auta, powiedzmy, ze Słowacji, z Słowenii do Polski. Z Włoch tak samo, ta sama stawka obowiązuje, od 3000 w górę. Podejrzewam, że czym młodsze auto, tym drożej to leci. No ale to tylko już jest moje podejrzenie, bo nie dopytałem dokładnie, czy za busy, za inne samochody jest inna stawka. Wiem, że za stary jest 3, za nowy 4500, więc no łatwo to policzyć wszystko. No. Na Słowenię, z Polski, Słowenia 4 kursy w miesiącu jesteś w stanie zrobić spokojnie. Czyli tak czy tak to 15 tysięcy ma bez żadnego problemu, bez napinania się. No. Dużo, mało ocenicie sami. Jeżeli będzie ktoś jeszcze zainteresowany, proszę o pytania, no, postaram się odpowiedzieć jak najlepiej. Będę miał tylko wiedzę w danym temacie. Podzielę się z wami nią. No i dziś miłego oglądania. Zapraszam na inne odcinki.